Siemanko. Kupiłem ostatnio parę ramek rusztowania, żeby tutaj na dole jeszcze dokończyć rozstawianie tam, gdzie jest wjazd do garażu, żeby to było szybkie rusztowanie na czas robót i żeby szybko to ściągnąć w razie potrzeby. I chcę zbudować kilka podestów, żeby już mieć na przyszłość. Kupiłem krótkie, zawsze miałem pierdolca, żeby sobie kilka wąskich sprawić. Kupiłem parę krótkich ram i parę długich. Planem jest wykonanie takiego blatu, żeby pasował i do wąskiego, i do szerokiego. Czyli tutaj będzie tak jakby jedno wielkie takie pole. Tamte miałem mniejsze blaty, a tutaj chcę zrobić takie jedno duże pole. Wczoraj zmieniłem sobie nóż, już jest tępy jak... Deski z szalunku, z kanału. Część będzie wykorzystana też na szalunek schodów. Musi być wykorzystana. Ale nie starczy mi tego. Będę musiał dokupić jakiś desek. Wolałbym mieć nowe na rusztowanie, ale no trudno. Chcę zrobić rusztowanie. Tu nie będę patrzył na to, że są lekko brudne. Rusztowanie i tak będzie za chwilę całe brudne. Docinam deski i wrócę, jak będę skręcał. To jest kątownik zrobiony przeze mnie, nastawny, żeby tutaj ustawić kąt 90 stopni. Wystarczy po przekątnych złapać 50 cm, tak go skonstruowałem. Jest to trójkąt pitagorejski wtedy. 3, 4, 5. I wytwarza kąt 90 stopni. To 64 zrobię. To 64. Utnę sobie jedną i od niej będę rysował pozostałe. Jest. Żeby się tędy nie przesuwało, pod spodem będzie skręcona krótsza, która nie pozwoli na przesunięcie. Nie ma co tam wystawiać nie wiadomo ile, bo jak jest długa deska, no to człowiek, a może sobie stanę i leci na dół. Tak nie sobie nie stanę, bo nie będzie na czym stanąć. Dobra, włączę się potem. Wzór. Narka. Jestem znowu. Mam deski nacięte. Nie będę jednak robił żadnych kombinacji, żeby ona chwytała i na te rurki, i na te rurki. Myślę, że nie ma to sensu. Zrobiłem tak.
jedną środkową deskę zrobiłem tylko krótszą, żeby ewentualnie móc montować to jak teraz na dolny pułap tej krótkiej ramki. To jest dolna część, to będzie pod spodem. Nie ma też chyba sensu ściskać, nie wiadomo jak ciasno, pasami tych desek, żeby się poschodziły, bo i tak one się porozchodzą. Zrobiłem dość gęsto, żeby jakieś narzędzia czasami nie spadły, czy jakieś wkręty jak się rozsypią, ale tamte, które miałem, były z takimi szczelinami na deskę. Te zrobiłem tak. Cztery poprzeczki, dwie tutaj, tak jak mówiłem, blisko tej rurki, żeby się nie przesuwał cały blat, dwie środkiem na wzmocnienie i wystarczająco. Zrobię z 2-3 takie blaty. Jestem znowu, bateria jak zwykle siadła. Nie wiem tylko w którym momencie, gdzie zapisało, gdzie nie. Mam deski podocinane. Mam poprzeczki podocinane. Stwierdziłem, że nie będę robił tak jak kombinowałem na początku, żeby ta część była też tutaj, żeby to zahaczać na te części. Robię po prostu. Coś tu chyba nie ma wymiaru. 154,5, 155. Środkowa deska jest tylko krótsza, żeby można było mocować tak jak teraz na dolną część tej ramki krótkiej. No i ten blat będzie też pasował na długą, oczywiście, ramę 154,7, 154,7. Nie ściskam tutaj, nie wiadomo jak, pasami ciasno, po prostu dosunąłem deskę do deski i tak się z czasem porozsycha. Nie ma sensu tego teraz ściskać. Po dwa wkręty po przekątnej. Poprzeczka na końcach, żeby tutaj się zapierała, żeby ten blat nie latał, dwie środkiem jako wzmocnienie. Świat i ludzie. Wkręty 45 długości do drewna. Deski grubości 26, 7, 25 calówki. I wkręt. Wystarczająco. Nie wyłazi na zewnątrz. Nie trzeba ich szlifować. Dwie środkiem jako wzmocnienie.
Zaraz tylko zmierzę jakoś mniej więcej po środku i 155 na pół. 150 na pół jest 75, 5 na pół jest 2,5, 7, 7,5, 7, 7,5, 7, 7,5, czyli nawet na oko równo położyłem, tak jak teraz leżą. Ja przykręcę. Jeden blat gotowy. Zrobię jeszcze z dwa, może trzy. Świetna deska. Dobra, i tu będę miał gotowe. Można już zmienić pomału. Już się wypracował. Odpowiednie wkręty do tego powinny być kawałek bez gwintu. Wtedy by sobie samo podociągało te deski. I przede wszystkim nie czarne, tylko żółte. Dobra, wiadomo, o co chodzi. Kończę, na razie. Kurwa, ciężki ten blat. Ciężki ten blat wyszedł. Blać. Wyszedł. Mniejsze robić i faktycznie z przesunięciem, żeby nie była deska przy desce. Za ciężkie to. Ojej. Stabilny, mocny, ale za ciężki.